Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będę robiła prezenty dla mojej rodziny. A więc zapraszam do oglądania. Niestety ja już kupiłam wszystkie rzeczy i przepraszam was za to, że nie nagrałam tego, ale no wstydzę się. Jeszcze nie mam na tyle odwagi, żeby sobie normalnie pójść do sklepu z telefonem i nagrywać. Siema, to są rzeczy, to kupię pewnie. No nie. Już właśnie wróciłam do zakupów i zaraz będę to pakować. Tu mam wszystkie rzeczy. Mam też tutaj karton, który będę musiała na pół przepołowić, bo no jest troszeczkę za duży. Dobra, mam już taśmę, mam już nożyczki. A więc ja sobie teraz muszę tutaj zaznaczyć połowę, dokąd tak mniej więcej przyciąć. Dobra, teraz biorę się za wycinanie. O, dobra, to się tak składa. A już się przestraszyłam. Druga część jest za mną. No to teraz czas na pakowanie prezentów. Jak ja jestem skupiona, jak to pakuję. Dobra, teraz to skleję szybko taśmą, żeby się nie rozkleiło. Powinnam mieć lepszą taśmę. Teraz papier ozdobny. Dobra, ja myślę, że ja nic lepszego z tego nie zrobię. Tu z góry wygląda to całkiem ładnie. Mi się podoba, może być. Co, ja tylko to teraz podpiszę i mamy gotową paczkę. A tego prezentu, który robiłam dla Adama, nie mogę wam pokazać, bo on to zobaczy dopiero po tym, jak ten odcinek wstawię. Więc no niestety, ale przynajmniej zobaczycie, jak go opakowałam. Taśma mi się skończyła, ale mam jeszcze taką ozdobną, to chociaż tyle. Tak oto wygląda gotowy prezent. No tutaj nie wygląda za ładnie. Tu wygląda tak. No na górze tylko wygląda ładnie, więc na górze też dam napis, dla kogo to. No i na dzisiaj gotowe. Witam was ponownie. Jak widzicie, dzisiaj jestem cała w dresie. Więc dzisiaj tak sportowo. Nieważne. Przyszła mi paczka, przyszedł mi kubek. I teraz będę to rozpakowywać najpierw, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. I będę pakowała prezent dla taty. A więc zaczynam. Ale zimny jest ten kubek, ale to jest najlepsza rzecz, jaką kupiłam. Patrzcie, to jest kubek i to jest napisane. A, pewnie to jest odwrócone, ale jest tutaj napisane Krzysiek ho 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 na piwo. No, genialne, no. I to jest wesołych świąt. Dobra, i mamy oto kubek zapakowany. No i teraz czas na drugą część prezentu. Zmieściło się. Teraz to zamykamy. A, to się nie zamyka. No dobra. Dobra, to jest chyba mój najlepiej zapakowany prezent. Tutaj z tyłu oczywiście, no, wygląda jak wygląda, ale tutaj, no, przepiękne. No i już mam skończone wszystkie prezenty, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Teraz wam pokażę, w sumie już wam nie pokażę, co jest w środku tych prezentów. Teraz wam pokażę te wszystkie moje prezenty, które zrobiłam w tym odcinku, już zapakowane. Więc tutaj mamy taki oto prezent. Dla mama, jak widzicie, jest on najcięższy. Dalej mamy dla tata, tu mamy pierwszą część prezentu, czyli kubek. I tutaj mamy dla tata drugą część prezentu. Ta mi się najbardziej podoba, bo jest najlepiej spakowana. I tutaj mamy jeszcze dla mojego chłopaka, dla Adasia. Dla Adasia. No, to jest najlżejszy, największy prezent, ale najlżejszy. Zmienili mi plan lekcji, a więc muszę zmienić ten plan lekcji, który mam tutaj przyklejony. No i wydrukowałam sobie w bursie plan lekcji. No niestety jest on czarno-biały, bo nie ma kolorowego tuszu, ale mówi się trudno. Za oknem pojawił się śnieg. Nie hamuj! Nie ciecieć!
Robię ciasto w kubku. Piękny kubek i celant. Piękny, piękny. I teraz tak. Potrzebuję masło. I muszę dać trochę masła, więc tak dam na oko. Tyle. Będzie ok. Dobra, więc to daję do kubka. I teraz muszę to włożyć do mikrofalówki na chyba 30 sekund. Papa, kubku. Jednak miało być 20 sekund. Tak to wygląda. Ale fajne. Cukier. Jedna łyżeczka i pół łyżeczki. Idealnie. Dobra, i teraz jajko. I teraz trzy łyżeczki mąki. Baś. Chyba nie tym masło użyłam, ale się robi. Bo taki się robi już. To jest idealne. I dodam teraz troszeczkę tego Merci tutaj do kubka. Piękny statyw. Dobra, a mam tutaj Merci i na kawałeczki. No i je wymieszam. Okej, wymieszałam. Jeszcze reszta tutaj. I do mikrofalówki. Oczywiście bez łyżki. Do mikrofalówki. Żeby się nie zepsuło. What? Tu trochę czekolady wypadło i tu. A tu wygląda dobrze. Tak to wygląda. Śmiesznie, ale wyszło. Zaraz to spróbuję, bo jest jeszcze ciepłe. I tutaj jeszcze sobie zrobiłam, patrzcie, inkę sobie zrobiłam mrożoną z bitą śmietaną. Pierwszy raz ją robiłam, więc możemy ją spróbować. Dobra, bita śmietana. Ej, to jest serio bardzo dobre. Bardzo dobre, polecam. Ale wy nie jesteście tutaj po to. Wy jesteście tutaj po to, żeby sprawdzić, jak to smakuje. Dobra, wyciągnę to. Ej, twarde. Może za dużo mąki jednak dałam. Okej, dobra, udało mi się. Z czekoladą. No i próbuję. Dziwne, ale dobre. Albo złe masło, albo po prostu za dużo mąki dałam. Ale i tak dobre. I czekolada też bardzo dobra. Więc całkiem dobre. No i teraz czas na ubieranie choinki. I magicznie, najprawdopodobniej z choinki, pojawił się model. Ja mam nadzieję, że Wam się taki świąteczny odcinek podobał. No i pa, pa! Wesołych świąt!